Tam jest mój dom, gdzie ja zawsze jestem. Nieważne, czy to są mury, czy to jest dach. Takich osób jak ja jest bardzo dużo i potrzebują jednak pomocy i zazwyczaj niektórzy obojętnie przechodzą koło tego. Nie są to osoby, które mają problemy, nie wiem, z jakimś nałogiem, bo też czasami bywa tak, że zostali oszukani przez wiele osób i w taki sposób wylądowali na ulicy. Znieczulica, można tak powiedzieć. Jesteśmy traktowani jako zło konieczne, chociaż w rozmowie i spotykając się z innymi osobami, na wstępie nie informujemy o tym, że jesteśmy osobami bezdomnymi. Dopiero na sam koniec informacja ta dziwi ich. Myślę, że jakby na dzień dobry powiedzieć, że nazywam się tak i tak, jestem osobą bezdomną, nikt by nie chciał z nami rozmawiać. W Polsce żyje 20% społeczeństwa w ubóstwie. To są ludzie, którzy żyją za miesiąc za 1200 zł.